Dzieja, czary, deba, dzieja, ślobro upada. Jest tu 12. płyta, 50. ścieżka. Following is a conversation Jest to rozmowa between His Divine Grace, pomiędzy Jego boską miłością, A.C. AC, Bhaktivedanta Swami Bhaktivedanta, z Prabhupada, Swami Prabhupada, and Yogeswara Das Prabhu, a Yogeshwara Das Prabhu. recorded August 10th, 1973. Nagrana 9. sierpnia In 73 roku Paris, France. w Paryżu we Francji. Prabhupada, że jedzący zwierzęta stanie się tygrysem i otrzyma więcej możliwości. On lubił ten przykład. I to jest fakt. Jedzący zwierzęta, oni zostaną tygrysami, kotami, psami. To jest, czym oni zostaną. Czym są te różne gatunki życia? Oni nie przyjmują, że dusza istnieje poniżej ludzkich gatunków. To jest ich głupota. To jest ich głupota. Dlaczego nie istnieje? Jaki jest dowód istnienia duszy w ciele? Jaki jest dowód? Najpierw musisz to zrozumieć. Przykładowo jestem ludzką istotą. Jestem ludzką istotą. Ty przyjmujesz, że ja mam duszę. Ale jakie symptomy ty przyjmujesz, że ja mam duszę? Najpierw musisz to ustalić. Jakie są symptomy, że my zgadzamy się, że jestem ludzką istotą? Ja mam duszę. Jakie cechy? Przestuduj analitycznie, że ty przyjmujesz, że ja mam duszę, a pies nie ma duszy. Jakie są różne cechy? Najpierw musimy ustalić tą rzecz. Jeśli zobaczymy w cechach, wtedy możemy mówić, że tam nie ma duszy. Ale jeśli widzimy, że zarówno zwierzę i ludzka istota mają te same cechy życia, wtedy jak ty możesz powiedzieć, że zwierzę nie ma duszy? Yogeshwara, jego punktem było kardynała Danielu, że zwierzęta nie pokazują tych samych symptomów. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Ogólnym symptomem jest, że zwierzę je, ty jesz. Zwierzę śpi, ty śpisz. Zwierzę ma seks, ty masz seks. Zwierzę również się broni, ty również się bronisz. Gdzie jest różnica? Jego punktem było, że ludzkie istoty, one myślą na wyższej platformie od zwierząt. Czym jest ta wyższa platforma? Jedzenie. Ty potrzebujesz, aby utrzymać ciało. Ja coś jem, ty jesz coś innego. To nie znaczy wyższy czy niższy. Ty jesz, ja również jem, to wszystko. Ty jesz zgodnie ze swoim smakiem. Ja jem zgodnie z moim smakiem. Jedzenie jest prawdziwym symptomem. Nie różnorodność jedzenia. Przez różnorodność jedzenia, przykładowo, zwierzę. Krowa je trawę. A ty jesz to samo zwierzę, utrzymując wielkie
rzeźnię z maszynami. Czy to znaczy, że ty polepszyłeś swój proces jedzenia? Tylko posiadając wielkie maszyny i upiorne sceny i zwierzę je jedynie trawę? Czy to znaczy, że jesteś zaawansowany bardziej od zwierząt? W tym nie ma logiki. Jedzenie jest jedzeniem. Pożywienie jednej osoby jest trucizną dla innej osoby. To jest inna rzecz. Ale jedzenie tam jest. Ktoś je truciznę. Ktoś je zwykłą rzecz. Ale jedzenie tam jest. Nikt nie może uniknąć jedzenia. Jest to głównym symptomem. Nawet w społeczeństwie ludzkim tam jest różnorodność pożywienia. My Hindusi, my lubimy inny rodzaj diety, potraw. Europejczycy, Amerykanie, oni lubią. Ale jedzenie tam jest. Czy to Amerykanie, Hindusi, czy koty, psy? Jedzenie musi tam być. To jest prawdziwy symptom. I po jedzeniu ty musisz spać. To jest esencjonalne. Gdzie jest różnica w prawdziwych cechach pomiędzy zwierzętami i ludzkimi istotami? Yogeshwara, wtedy jego punktem było, że my widzimy wiele takich istot Boga, wiele z nich, nie jedynie ludzkie istoty, ale ten symptom życia jest wszędzie. Tam jest wiele istot, on powiedział, wiele gatunków. To w porządku. Jedzenie. To jest inna rzecz. Przede wszystkim, jeśli punkt jest, że ty mówisz, że zwierzęta nie mają duszy. Ale co jest szczególnym punktem, że mówisz, że zwierzęta nie mają duszy? Ty jesz mięso, czy ja jem ryż? Ale to nie ma znaczenia, ale jedzenie tam jest. To jest zwykła rzecz. Nie możesz mówić, że zwierzę nie je, czy człowiek nie je. Jedynie zwierzę je. Nie, każdy je. Przede wszystkim ty ustal, jak ty mówisz, że ludzka istota ma duszę, a zwierzę nie ma duszy. Jakie są szczególne symptomy? Yogeshwara. Jego punktem był, że jedynie u ludzi my znajdujemy metafizyczne poszukiwanie znaczenia życia. I to jest jedyna różnica. Metafizyczne poszukiwania. Teraz metafizycznie znajdź. Dlaczego odrzucasz duszę u zwierząt? To jest metafizyczne. To jest metafizyczne pytanie. Jakie jest twoje metafizyczne studium o życiu? Że zwierzęta, ty mówisz, że ono nie ma duszy. Dojdź do metafizyki. Ty myślisz metafizycznie, to w porządku. Ale jeśli nadal myślisz jak zwierzę, wtedy jaki jest pożytek z twoich metafizycznych studiów? Jeśli myślisz jak zwierzęta, gdzie dostanę swoje pożywienie, gdzie się schronię, gdzie będę miał seksualną możliwość, jak będę się bronił, jeśli myślisz w ten sposób, to jest myślenie zwierzęca.
zwierzęce. Myślenie metafizyczne znaczy poza tym myśleniem, jedzenie, spanie, łączenie w pary i obronę. To jest metafizyczne myślenie. To jest świadomość Boga. Kiedy ludzka istota myśli o Bogu, to jest metafizyka. Kiedy on myśli jak zwierzę, o jedzeniu, spaniu, łączeniu w pary i obronie, to nie jest metafizyka. Metafizyczne. Co ty myślisz pod pojęciem metafizyczne? Jak to zdefiniować? Jakie jest znaczenie meta? Ponad fizyczne. To znaczy duchowe. Jeśli myślisz duchowo, wtedy będziesz widział. Tak jak Bhagavad Gita, Krishna oznajmia, Sarva Joni się, Kunteya, we wszystkich formach życia, żywe istoty tam są i one są moimi synami. To jest metafizyczne. Czy jeśli jakaś osoba trzeciej klasy mówi, że nie ma duszy u zwierząt, czy to jest metafizyczne? Które jest metafizyczne? Krishna, mowa Kryszny będzie metafizyczna? Czy stwierdzenie trzeciej klasy głupca będzie przyjęte za metafizyczne? Co będzie metafizyczne? Najpierw powiedz to mi. Wtedy on zrobił ten punkt, że w miejscu jak India jest to głupio. Jest głupotą, bo tam ludzie umierają z głodu i niezabijanie krów z powodu jakichś religijnych zasad. To jest inna historia. Żadni Hindusi nie umierają i nie umierają z powodu niejedzenia mięsa krów. To jest teoria dana w obecnej chwili. Ale jest tak wiele wegetarian w Indiach. Oni nawet nie dotykają mięsa, jajek czy mięsa zwierząt. Oni są równie zdrowi. To nie znaczy. Ja myślę, jego odpowiedzią było, że wegetarianizm jest zarezerwowany dla bogatych ludzi, którzy mogą to tak praktykować. Że jeśli jesteś biedny, ty musisz jeść cokolwiek możesz dostać. No dobrze. Teraz w Indiach mięso jest sprzedawane za wysoką cenę. Wyższą cenę od warzyw. On powiedział teraz, że w Indiach mięso sprzedaje się za wyższą cenę od warzyw. To nie jest logiczne. Jakbyś fara, żadnej logiki. Cena mięsa jest wyższa od mleka i warzyw. Patrząc w ten sposób, dlaczego nie przyjąć warzyw i mleka? Dlaczego idziesz do mięsa? Cześć, Labraupada, Jaya Charyadeva.